body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Cześć, czołem moi kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Eurotracka. Oglądaliśmy nowy dodatek, kupiłem sobie elektryczną lodówkę do pojazdu, jakieś takie troszkę malowane, ładniejsze nadkola i poszedłem spać. Tak się skończył odcinek poprzedni. No i jak się obudziłem, to spotkała mnie niemiła informacja, mianowicie minus 3000 w plecy. Świadczy to o tym, że nie mogę chodzić spać, tylko muszę jeździć. Więc szukamy jakiejś trasy, słuchajcie, ciekawe. Szukamy jakiejś trasy na południe. Koparka Debreczyn. Pojedźmy tam, bo muszę jechać w stronę Rumunii, muszę jechać w stronę Bułgarii i muszę jechać w stronę Turcji, moi drodzy. Więc jedziemy tam. Nieduży zarobek, bo to jest za 5000. Krótka trasa, niecałe 200 km, ale trzeba to zrobić, bo muszę wyjść z minusa. A to tam weź kredyt. I zmień pracę, tak? Dobra. Zostań farmerem. Ale jeszcze chyba mogę wziąć kredyt. A zaraz zobaczę, czy mogę. Ale chyba mogę jeszcze. Jeszcze mogę wziąć 100 tysięcy kredytu. Jeszcze. A mam w tej chwili 395. Także lekko nie jest, moi drodzy, lekko nie jest, ale jedziemy. No już pomału finiszuję. Jedź prosto. Do Szekendy możemy. No taki trochę strany jestem, bo wiesz, nie pracowałem tyle czasu. A teraz tak naprawdę tak naprawdę 2 tygodni, to tak codziennie do roboty. No ale co poradzić. Dzisiaj miałem wolne, to też byłem tam 5 godzin, ale byłem i jutro mam grafikowo, no to będę w pracy i w niedzielę też chyba pojadę. No jest za dużo pracy, żeby sobie folgować. Remont, jak tak liczyliśmy, to tak. Trzymaj się lewej strony, a następnie. Pokłonił swoje. No, wiesz co, to jeszcze nie do końca wiemy wszystkiego, jeszcze bo ich nie znam, ale tak z 25 myślę, że pójdzie. Także lekko nie ma. Tam ten polityk lekko płomie na dziuchy. Przygotuj się do skrętu w lewo. Teraz siedzę i kafejku jadam. Znaczy teraz, że ostatni tydzień odpuścił. Skręć w lewo, a następnie. Ale trzeba by się wrócić z powrotem tam do kafelkowania. No. Jakżeś się podjął, panie Pastuśku, no to jak inaczej? No wiesz, z tym głupasie trochę wybiłmy z rytmu, może już planował tak, może nie, że skończyć, ale no, ten tydzień, ponad tydzień, że jest w plecy. No. Znaleziono sygnał GPS. System. No i w kasą też, w robocie jednak L4, a nie właśnie taki miło, że teraz tłusty tydzień. No. A to człowiek jeszcze siedzi w domu, to by coś zjadł, nie? Ponczusia. Ponczusia by zjadł. No nie mów, że nie jadłeś ponczusiów. Do roboty. Sabina zadbała o to, żeby nie. A nie kupuję ci, a nie możesz wychodzić. No tak, rozumiem. No. Czyli nie robisz w poniedziałek? Nie no, bo urzekł się, że zaś podskoczył Boga i na razie się tak podpukać się, czym jest to 4, więc... Skręć w prawo. Ale bo ile ty masz pastek wzrostu, nie? I powiedz. 1,89 m. No ty masz 1,89 m, czyli masz 18 więcej niż ja, nie? Wzrostu. A ważysz... jakieś 15 kg więcej. To tak jesteś szczuplutki.
Tak, według wszystkich norm, to jak weźmiesz te kalkulatory, to już się ocierą od otyłość, nie o to nadwagę. Eto. No ale tak, zobacz, no, ja ważę 89 kilo, nie? A mam 71. Więc ty masz 18 więcej i ważysz 14 więcej, powiedzmy, no to to jest z tobą lepiej niż ze mną. To może w mięśniach, a ja to mówię w kościach tylko. Jakich mięśniach? Mięśnie są cięższe niż, że tak powiem, kość. Ale próbowałeś śmieć się. Żeby nie było. Ale ja chciałem być po prostu miły dla mnie, nie? Ale ja widziałem takie zdjęcie dziewczyny, nie? Która zaczęła ćwiczyć. Ale tak grubo, że zaczęła, wiesz, no tak, że tam, nie, może nie muskuła, ale no, mięśnie były, że tak powiem, zaznaczone, nie? I właśnie wróciła zdjęcie właśnie przed treningu i po treningu, nie? I po tym, jak trenuje, nie? I waży teraz 7 kilo więcej niż ważyła, jak była szczupła, wygląda dużo lepiej, nie? Więc to waga to nie wszystko, nie? Czy mięśnie ważą w jodkę, które się wziął za ostro za ćwiczenia, bo to już były wieki temu, można powiedzieć, to pierwsze, powiedzmy tam kilka tygodni, powiedzmy 2-3-4 tygodnie, że stracił na wadze, ale potem, że zaczął przybierać, chociaż tak. W ogóle nie jodnie. Potem się przybiera, bo no też zależy, bo to są takie etapy, ale no kiedyś widziałem, nie wiem, jak porównaj sobie kilogram, było takie, wpisz w Google sobie, nie? Porównaj objętościowo kilogram mięśni i kilogram tłuszczu, nie? I są takie coś, że masz wagę pokazaną, nie? I tam masz, wiesz, kawałek mięska i a na drugim taka kupa, wiesz, tłuszczu się wylewa z tej miarki, nie? To podejrzewam, objętościowo kilogram tłuszczu to jest jakieś 4 razy więcej niż kilogram mięśni, albo może jeszcze więcej, nie? Więc to jest różnica duża, nie? Ale to co zrobić? Monika się śmieje, że mam większe cycki od niej, nie? Ale to tak jeszcze nie wygląda, znaczy tego z tego śmieje, ale... No są także mięśnie, są, wiesz, więcej ważą, więc no, to też... Ja też mam dużo tłuszczu w ciele, bo ja mam tego świadomość, to widać na przykład na brzuchu, nie? Ja tak naprawdę, jak żonę poznawałem, to ważyłem jakieś 82-3 kilo, nie? I też nie byłem idealnie szczupły, nie? Teraz ważę 89, no może jestem tam lepiej zbudowany na przykład, tak, ale tu jestem pewny, że mam więcej tłuszczu niż miałem wtedy, nie? Ale bardzo się też już, mi się wydaje, że jak po prostu dietą trzymam te 2000, bo jak trzymam mniej, to jest, to chodzę głodny, nie? Przy 2000 nie chodzę głodny, tak? Więc dobieram produkty tak, żeby były jakieś, nie wiem, chude sery, chude serki wiejskie i tak dalej. Ale z kalorii nie zejdę już, nie? Bo będę się źle czuł z tym. Więc ja tak powiem, jeżeli mam, ale waga mi tak trochę stoi, nie? Bo tam 300-400 gram tygodniowo niby schodzi, ale to są małe różnice bardzo. Ja mam świadomość, że muszę kardio robić więcej, tak? Czyli muszę, ale biegać nie chcę. Tego ten rower tak walczę, nie? Żeby go sobie zaraz będę po prostu, jak będę jechał na siłownię, to będę jechał samochodem, nie? A w inne dni będę jechał rowerem. Jak zleciał poniżej 90 kiedyś swego czasu, to wszystko mi się kojarzyło z jedzeniem. No to był hot dog, nie? No, jeszcze trochę zawsze ludzi zżyrać po drodze. Ale to mamy tytuł odcinka. Dwa grubasy gadają o jedzeniu. Nie? I taki będzie na pory tytuł odcinka, więc wiesz. Nie no, albo może o odchudzaniu. O, jakoś tam idzie, no. Powoli do przodu. Siła rośnie. Ale szybciej mi rosła siła, jak jadłem dużo, nie? No to wtedy masz siła, jak jesz, to tak... Nie jest tak łatwo progresować, jak się może nie dojada na maksa, nie? No
A dzisiaj rano też taki niezdrowy żarcie jadłem za dzień, ale kalorie będę trzymał mniej więcej, ale... Rano hot dog, bo na szóstą do pracy nie chciałem się nic robić. Potem, no potem jakiś tam serek wiejski, no to okej, okay. A wróciłem i zamówiłem kebaby, bo nawet nie mogę gotować, nie? Także dzisiaj to 2000 grube jest. Chociaż nie wiem, czy tego hot doga całego zjem, bo mi jeszcze została ponad połowa. Ale zobaczymy. Libelula, ale nazwa ciężarówki. A tu też będę. Tak, mamy drugą kierowczynię, tak powiem. Kierowczynię też wydał? Nie lubię tylko drugą. Bo co zrobi? No po prostu było najlepszym partnerem, była, no patrząc na te statystyki. A jutro was tak w domu, czy coś robisz? Generalnie to w domu. Bo jutro jest... Niedzielę mam L4, więc muszę być. Chociaż nie, jutro kurde to nic nie zrobię, kurczę, bo jutro do pracy, ale potem koleżanka tam odchodzi od nas i robi pożegnanie u nas tam na kortach grilla, więc ja nie będę pił raczej, bo to szkoda mi, nie bardzo mogę, bo też do pracy w niedzielę potem nie wiem jak wrócić, ale tak pewno będę koło 19-20 jutro. Tak jakbyś na przykład miał ochotę być na przykład na Discordzie, to zapraszam, to też pewno odpalę, żeby coś tam nagrać. Ja generalnie jak grą, to staram się być na Discordzie. Chyba, że na szybko wchodzę i powiedzmy na czołgi czy coś i wiem, że grą powiedzmy do skoku albo coś, to wtedy nie wchodzę. Trzymaj się prawej. Bo tak do tej 20 to mnie nie będzie na pewno. Bo też planuję rano iść na siłownię. Chociaż nie, zrobię inaczej. Zrobię inaczej, pojadę rano na 6 do pracy, popracuję 8 godzin do 14, pojadę na siłownię, a potem do tego grilla pójdę. No tak. I sytuacja, o której mówił Bastek, jak wjedziesz, to potem nie przyjedziesz. I tak właśnie wjechałem. Dobra, to zawracam. A komunikat, że klient się spodziewa dostawy na czas, a ja muszę zawrócić. I mam jeszcze objazd, świetnie. Wyłączysz tylko. Tak, ja sobie nic nie dobra, jak tak już wjechałem, to... Teraz pod prąd wyjeżdżam, nie? Jazda pod prąd, minus euro. Dzięki gro. Dzięki. Jesteś najlepszą grą. Po prostu jadę prosto, nie? Tak, a to jest piękne, bo robią ci objazd i dostajesz komunikat, że klientowi się śpieszy. Szybko, szybko, nie? No, normalnie. Przez to tego nie lubię, to że wyłączył, bo to właśnie możesz ostatni ładunek, wszystko ten, możesz 300 km, bum, 1000. Przeliczam. Ja takie miał objazdy po 300-400 km, a że miał godzina na dojazd i nic. Tak pod Berlinem pamiętam, że podjeżdżał do Berlina, bum, zamknęli mi ten, że się musiał wrócić pędzlem z drugiej strony Berlina. Przyjechać. Teraz mam, słuchaj, godzinę 5 mi pokazuje GPS, a godzinę 15 klient oczekuje dostawy, nie? No, to jest szansa. Jest szansa. Ale jak to się wyłącza? To
Strzelamy go, czy to jakoś, czy objazdy? Nie, w opcjach. Jakaś w opcjach, jak wejdziesz do garażu, to dobierz dziury, no. Wejdę w opcję teraz. Dobra. Rozgrywka. No ja sobie poszukam. Wiesz co, mogę być, ale mogę nie być przy kompie. Jak ktoś to napisze sam, to w to wejdę, albo puść sygnał. No, po to zobaczę. Bo mówię, bo mogę być, ale... Ale, że tak powiem, nie wiem, czy będę, mogę coś tam innego robić, ale jak coś, to przyjdę. Objazdy. Objazdy trzeba dać na minimum, czyli na lewą stronę, tak? I nie będzie objazdów. Okej, co robiłem? No, to ja zmieniam. No, cześć Bastku, do zobaczenia, hej, hej. Także trochę nas, kurczę, tutaj gra oszukała. Ale damy radę. Na pewno ten ładunek na czas dowieziemy. A potem jeszcze jakąś jedną krótką trasę zrobimy, żeby coś się działo w tej grze dzisiaj. No i tak jestem w takiej osobowej sytuacji, bo jest taka godzina, że zaraz ledwo co wyjdę na plus i ten potem trzeba robić kolejną trasę. I to słuchajcie, już wiem, już mam świadomość tego po poprzednim spaniu, że nie mam czasu na spanie. Trzeba na maksa wykorzystywać czas, bo inaczej to nic z tego nie będzie. Na maksa trzeba jechać. Jedziemy. Muszę jakoś starać się uciec przed tym kredytem, no szczególnie, że dostaję mandaty. Niepotrzebnie kupiłem te rzeczy wszystkie, no teraz mam moralniaka. No co to za kierowca, bo jest turystycznej lodówki. Musi być. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Nie jest tak źle w sumie. Tylko trzeba stąd jakąś fajną traskę znaleźć. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. 1200 euro mandatu. Boże kochany, dlaczego ja? Thank you.
Kolejna trasa za nami. Oby więcej tak. Przepraszam, ale praca mnie prześladuje, słuchajcie. Odłączamy ładuneczek. Level chyba nie wskoczy. Bo to była krótka trasa, ale wszystko przed nami. Lekki plus. Uregulowałem dług. No ale jak widzicie, jak wiecie, no nie mam czasu na lenistwo, więc... Przeglądamy ładunki z Debreczyna. No nie w tą stronę. Żeby na południe. Filtry oleju. Chyba to trzeba będzie wziąć. I to będzie już wjazd, słuchajcie, do Rumunii. Robimy to w takim razie. Okej, ruszajmy. No nie mam czasu, no nie mam, słuchajcie, czasu, żeby tego nie robić. Nie chcę spać, bo znowu mi zejdzie rata kredytu. I mimo, że wiecie, że nie lubię jeździć w nocy w tej grze, to i szkoda mi widoczków rumuńskich i tak dalej, to muszę to zrobić. No trzeba po prostu jechać od razu i się nie zastanawiać. Także ten odcinek drugi ETS-owy będzie długi. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Naprawdę zwalniam przed fotoradarem i dostaję mandat od policji, bo wjechałem do miasta. Boże! Jak żyć? Trzymaj się z prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Jakoś tutaj jestem, to pojedźmy naokoło. Trzeba te pytajniczki sprawdzić. Raczej pytajniczek, bo jest jeden. W drogę. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. No muszę tak troszkę krążyć, bo jeszcze szukam, słuchajcie, wszystkich salonów ciężarówek. To nic nie da, wiem, ale... Przygotuj się do skrętu w prawo. Ale panie, ja tu jestem w pracy, a pan się wlecze. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo.
Jeszcze policja, no naprawdę. Boże, jak ja mam szczęście. Mam dzisiaj szczęście. Tak to jest, jak się człowiek śpieszy, nie? Przygotuj się do skrętu w prawo. Tak jak mówiło przysłowie, gdy się człowiek śpieszy, skręć to w prawo, się... a następnie skręć w prawo. Diabeł cieszy. Chciałem sobie włączyć mikrofon, a przecież używam tego laptopowego, nie? Brawo dla mnie! Dotarłeś na miejsce. Do usłyszenia następnym razem. Słyszałem, że macie jakiś olej. Długa trasa, no ale trudno. Znaczy długa jak na mnie, tak? Jakieś 25 minut. Wybrano cel podróży. Ale dojadę, słuchajcie. Za ile dojadę? Za 7 godzin, czyli dojadę rano. I jak to prawda, jak dojadę? Jak dojadę, moi mili, moi kochani, będę miał no może 10 tysięcy. Więc tak naprawdę sobie bardzo możliwe, że zabezpieczy już kredyt. I to jest chyba bardzo ważne. Może nie zabezpieczę go do końca, ale... ale coś tam będzie pykać. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Szkoda tylko, że będę jechał po ciemku, no ale... Przygotuj się do skrętu w prawo. Który to w ogóle godzina taka w realu jest? 17 metrów do pracy, więc też szału nie ma. Nie chcę zarobić mandatu, słuchajcie, że tak będziemy wolno jechać. Szkoda mi troszkę kasy na mandaty w tej chwili. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Już jestem gotowy. Skręć w prawo. Czy może coś jeszcze zmienić?
jedziemy. Moje misie kolorowe. Przepraszam, że tak obgryzam te skórki, ale mi popękały tak na rękach. Od tego płyną do dezynfekcji. Nie wiem, czy też macie ten problem. Mam tak ręce wysuszone, że to się w głowie nie mieści. Ale to w pracy dezynfekuję, na siłowni dezynfekuję, po zakupach dezynfekuję i po prostu jest tragedia. Ręce mam jak Pumex. Będziemy pruli, oby nie było tutaj żadnej policji. Jedź prosto. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Tam jest jakaś autostrada, czy co? No, też nie autostrada. No i brakuje mi lepszego silnika do tej Fordy, naprawdę by się lepszy silnik przydał. Ale w tej chwili mnie nie stać, no jestem na minusie. Może nie permanentnym, bo na leki plus będę wychodził, no. Bo ja tak naprawdę jak jeździłem, to myślę, że ja z 15 dziennie, tam ci z 9, to około 20 tysięcy jestem w stanie wyciągnąć. Wiele to jest tylko kilkanaście, ale 13, więc jakiś tam plus będzie, ale na gadzie nie mogę spać, muszę po prostu jeździć non-stop, a spać dopiero wtedy jak muszę, koniecznie. Jedź prosto. No i powinno, jak będę, czy będę, nie będę trzymał tego tempa, bo to policja jedzie. No dzięki, policjo. Dzięki, wiesz? A chciałem sobie spokojnie jechać 150 na godzinę, czy tam 130. I policja mi wszystko zepsuła. To jest wina policji. Chociaż chyba nie będę na nich czekał, tylko po prostu przejadę. To niech tak z 80.
Dobra, chyba zostali w tyle. Uznałem, że nie ma co, wiecie, nie ma co tam się czaić. Trzeba zarabiać hajs. A jak będę po prostu jechał te swoje 110, 115, jak teraz, to dojadę przed czasem spania. 4.30 do spania, a tu mam 4.17. Przygotuj się do skrętu w lewo. Więc powinno się udać. To się stało niestety u mnie normą. Dohamowywanie ręcznym. Opatentuję to. Troszkę też żałuję widoczków w boku. Czy tu może być naprawdę ładnie na tych Węgrzech i zaraz wjedziemy na Rumunię i... Cztery dwadzieścia cztery. Zaraz wyprzedzimy sen. To jak w takim fajnym serialu na Netflixie, Kierunek Noc. Jak macie Netflixa, to sobie obejrzyjcie. Kierunek Noc, taki jest serialik. Europejski, więc jest tam też Polak, nawet kilku Polaków. Są tam Francuzi, są tam Turcy, są tam Anglicy i tak dalej. Są różne nacje. Bardzo fajny serial z ciekawym, myślę, wątkiem głównym. Mogę polecić. Kierunek Noc się nazywa. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Aha, bo to jest to prześwietlanie chyba. Jedź prosto. O tym mi mówił Bastolini Bastłomiej. Czy nie wiodę żadnych dziwnych rzeczy? Kontrola paszportowa. Tak w Rosji, nie? Jeszcze mnie ważycie naprawdę, jak wy możecie. Przy taki jestem szczupły. A dojedziemy, a 3.19. No tak trochę spadło, ale dlatego, że wolno jechałem. Ale powinno na spokojnie się udać dojechać przed czasem. Tylko się rozpędźmy. Tu
teraz nie odbiorę. Wybaczcie, że już telefon dzwoni. Chyba się zepsuł. Co w tej Rumunii się od Janie Pawła? Ale wiadukty ładne, widać, że to jest nowa mapka, zupełnie innego zjazdy, nie? Niż tam były. Szanuję. Jak stoimy z czasem? 2, 5, 7, 3, 3. Nie no, damy radę. Da się powinno wyrównać. I mam do 100 ograniczenie. A nie do 90 jak w Unii Europejskiej. Spoczko. Tylko trudniej będzie nadrobić. Ale jest pusto, damy radę. I Skoda Octavia zawsze spoko. Ja mu wgasł, on zgasł. No nie chcę iść dalej, nie chcę iść szybciej. Już wyprzedziłem, na szczęście, spanie. Nie chcę już, słuchajcie, bardziej przyspieszać, bo to się robi niebezpieczne. Nie znam tej trasy w ogóle, nie wiem, czy jest dobrze wyprofilowana, ale gąsienice są inne, ładne, fajne, podobają mi się. Szerokie. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Ten 53? Dobra, jesteśmy trochę... troszkę minimalnie, ale jednak przed czasem, więc śmigamy. Zjedź w prawo. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Spadówka. Zjedź z ronda.
zamyśliłem się o pracy, no bo tak, tak do mnie dzwonił, tak się potem kończy, słuchajcie. Wybaczcie mi. Aha, zaczyna się śpiączka. No jedziemy, no. Teraz wyjdziemy chyba znowu na autostradę. Rozpędzamy się, więc będziemy gonić czas. Przygotuj się do skrętu w prawo. A raczej gonić noc. Śmieszne małe znaki w tej Rumunii. To takie wioseczki jak w Polsce, nie? Dobrze, że kolejna trasa będzie już... będzie już w dzień. To będzie co oglądać. Pojedziemy troszkę po tych Węgrzech, tak żeby pozwiedzać. Myślę, że warto. Przygotuj się do skrętu w lewo. Godzina 14, tu mamy godzinę. Dobrze, to jedziemy jakoś. I znowu ręczny. To moje drugie imię. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Sen na czerwono, niedobrze. Ale najpierw chyba są jeszcze mrugania oczami, dopiero potem jest mandat. Chyba, że w tym najnowszym patchu coś się zmieniło. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Filgas, tutaj Petrin, no to konkurencja jak w Polsce. Z jednej strony masz Ogle, a z drugiej masz BP na przykład i się konkuruj, panie Polaku. Tak, wiem, że powinienem odpocząć, ale już jestem na miejscu prawie. Tak tutaj w ogóle sznur samochodów. O co chodzi? Ktoś ten podjazd mi się kojarzył z Jastrzębią Górą. Nie wiem dlaczego. To ci tutaj może nie widać.
przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Czyli nie tam, świetnie. Koniec trasy. Stańmy prosto, łatwo i przyjemnie. Podejdziemy tutaj na stację i się prześpimy. No, że troszkę kasy wskoczy. Jeszcze nie ma levelu. To było słabe, byłem przekonany, że mi level wskoczy. Ale nic, dobrze, słuchajcie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia jutro. Trzymajcie się ciepło. Piątka, hej. Yeah.